zdrowia, szczególnie dla normalnych. Fiki, miki, myszka, miki. No, myszka, miki się sama zabija, albo sama się wykańcza. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, w filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane, albo sam je demonetyzuję, dlatego, że jakieś tematy są kontrowersyjne. Myszka Miki. No, to, co się dzieje w dzisiejszych korporacjach, Ameryka jest niby wolnorynkowa, Ameryka jest niby kapitalistyczna, no ale dzieci kwiatów z lat 60. po prostu opanowały te wszystkie korporacje, no i teraz korporacje są prowadzone przez zielonych zwolenników homoseksualizmu. Także walczą bardzo zawzięcie o prawa transwestytów, walczą zawzięcie o tym, żeby biologiczni mężczyźni podnosili ciężary. No, w Anglii teraz kobieta z jądrami pobiła rekord światowy, bo w trójboju podniosło tam prawie 600 kg, a następna kobieta z macicą podniosła tylko 360. No i tego rodzaju rzeczy dzieją się również w Ameryce, albo można powiedzieć szczególnie w Ameryce, u Disneya. Disney został opanowany przez tych wszystkich dyrektorów, przez tych wszystkich menadżerów i tak dalej, i tak dalej. I to są wszyscy lewacy. Oni po prostu chcą zmienić społeczeństwo. Komuniści typu te starzy bolszewicy, no to chcieli wziąć ten proletariat, który nie miał nic do stracenia, tylko kajdany. No teraz komuniści w Ameryce dostają się do władzy przez to, że powodują nieustanną walkę klas. No i ta walka klas, ta jedna z tych klas, to są właśnie homoseksualiści i czarni. Na Florydzie jest Disneyland i Disney World. No to są dwa miejsca w Ameryce, które są ciepłe klimatycznie, także tam można 12 miesięcy odwiedzać. W Europie nie za bardzo to się tam w Paryżu czy pod Paryżem powiodło, no bo to jednak jest 4 sezony, no to jest troszeczkę za mało dla biznesu. No ale Floryda ogólnie jako taka jest konserwatywna, zawsze była konserwatywna. No i Disney tam w zasadzie 50 lat temu, jak zaczynał, no to oni dostali specjalne prawa. Dostali specjalne prawa, także wszystkie te setki czy tysiące hektarów na tym wszystko tam jest zbudowane, no to oni mają swoją policję, mają swoją straż pożarną, swoje ulice, swoje sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. Także są w sumie niezależni, no płacą od groma podatków od tego. No i tam jak policja potrzebna, żeby była włączona, to jest włączona FBI i tak dalej, i tak dalej. Nie są niezależnym jakimś państwem, ale mają dużo do powiedzenia w sprawie swojego biznesu. No i tu się zaczyna problem, że dopóki prowadzili biznes, dopóki ten staruszek Walt Disney żył i tam jakieś parę lat po jego śmierci, no to wszystko jakoś prosperowało. I najważniejsze w tym biznesie był biznes. Teraz jest cała ta sprawiedliwość socjalistyczna, ten komunizm społeczny i tak dalej, i tak dalej. No i tam zaczęli właśnie wprowadzać to, że walczą z polityką na Florydzie. Politycy na Florydzie powiedzieli, że nie będzie żadnego nauczania seksualnego, a szczególnie homoseksualnego, transwestytowego dla dzieci od przedszkola do trzeciej klasy. No i Disney się włączył w to, powiedział, że to jest homoseksualne, anty-LGBT i tak dalej, i tak dalej. No i ludzie, obywatele amerykańscy, no i nie tylko, zdecydowali się, zagłosowali pieniędzmi. Przestali kupować te kanały Disneya, przestali jeździć do parków.
to, co się dzieje, no jak zaczyna brakować chętnych, no to co trzeba zrobić? No tak jak były dyrektor General Motors powiedział, Jack Welch, no to on powiedział, że każdy idiota potrafi podnieść cenę. No i teraz właśnie te idioci w Disneyu podnoszą cenę. Podnoszą cenę na lewo i na prawo. Czy to im coś się osiągnie? No nie za bardzo. Oni mają podnieśli 20% za kanały telewizyjne Disneya, podnieśli za ten Hulu program, no ale to nie można podnosić tego w nieskończoność, bo czym trochę ludzi zrezygnuje, to podnoszenie cen powoduje, że następni ludzie rezygnują i to takie jest koło zamknięte. No, dużo w Ameryce teraz jest właśnie idiotów tych poprawnie politycznych, tych komunistów środowiskowych, komunistów homoseksualnych podnoszą ceny. Discovery podnosiło, Warner Brothers podnosiło, nawet, w Ameryce nawet nie ma już teraz, cena znaczka pocztowego to jest 66 centów za kopertę, no bo już nikt tego nie używa, no ale to jest to, że nie znajdują swoich klientów, no albo prowadzą jakąś taką politykę. Wejście do parku Disneya, no to jest $170 za jeden dzień. $170 za jeden dzień, za jedną osobę. Wejściówka za dwa dni, no to przepraszam, nie jest dużo tańsza, bo wydawałoby się, że powinno być 170 i mniej trochę niż za drugi dzień i 170. No a niestety jest 170 plus 170 i plus $5. Tak? Także dwa dni jest trochę więcej niż dwa razy jeden dzień. Do tego trzeba dodać $60 za parking. Także to są spore sumy. Do tego jak się chce kupić kawałeczek slice'a pizzy, to jest $8. Za lemoniadę $6, za jakieś meksykańskie churro to jest $5 i się dotyka nawet i dotyczne makaron z serem to jest $20. Jak się jest w hotelu na terenie parku, no to jest $400-500 za noc. No na zewnątrz powiedzmy może być tam $200, no ale to w sumie się zbiera na rodzinę 4-5-osobową, no to jest 1,5-2 tysiące dziennie. To są straszne sumy. No oczywiście te debile tłumaczą, że ceny wzrastają z szybkością inflacji. No nie jest to prawda, bo przez ostatnie 50 lat ceny wzrosły o 3800%, czyli 38 razy, czyli to jest dużo więcej niż normalna inflacja. No ale cóż, no golą jak tylko mogą, no tłumaczą, że wszystko drożeje, to i oni będą podnosili ceny, no ale to jest dużo, za dużo. No i ludzie nie wydają. Ludzie przestali wydawać z tych względów politycznych, również ze względów politycznych. Pada ESPN. ESPN no to jest entertainment i sport kanał, czyli rozrywka i sportowe. No ale to jest też wina tej polityki. To jest bardzo lewacko upolityczniony kanał. On kosztuje $10 na miesiąc, kiedy wszystkie inne jakieś takie kanały kosztują 50 centów. Na dzień dzisiejszy oni mają 70 milionów subskrybentów. Parę lat temu, to było 10 lat temu, to mieli 100 milionów subskrybentów. Wygląda na to, że za 3-4 lata będą mieli 50 milionów subskrybentów. No ale to wszystko też. Wszyscy ci subskrybenci, widzowie, klienci i tak dalej mają już dosyć tej lewackiej polityki i się rozłączają.
zapraszają. No i do tego też dochodzi cały ten system sportowy z tych lig sportowych. Dlatego, że podnoszą ceny na kanale, no to wszystkie te kluby sportowe, dostają więcej pieniędzy, no i wydają jak tylko mogą. ESPN, no to w sumie ma wszystkie prawa do ligi futbolu amerykańskiego, ma prawa do basketbolu, ma prawa do baseballu, tak samo do hokeja, do tenisa, do golfa i do Formuły 1 nawet. Także jeżeli te pieniądze nie będą wpływały, no to te wszystkie kluby będą padały. No, a płacą ciężkie pieniądze. W San Diego Padres, no to jeden z tych zawodników, to dostał kontrakt 350 milionów na 11 lat. No to jest powiedzmy 33 miliony na rok. Inny Fernando Tatis, to dostał 340 milionów za 14 lat. Także kiedyś ESPN prosperowało, no a teraz już dużo mniej. W Disney w 2019 roku on kupił ten Century 21, czyli 21 wiek kompanii. Pierwsze co zrobili, no to sprzedali te swoje networki za 10 miliardów dolarów, te regionalne 20, no i zrobiła się tam inna kompania, która się nazywała Diamentowe Sporty, no i oni mają na dzień dzisiejszy 19 networków, no ale mają 8 miliardów w pożyczkach. Także oni też płacą nieprawdopodobne opłaty te za nagrywanie i wyświetlanie. Także to wszystko powoduje, że te opłaty dla normalnego człowieka idą w górę. Także ile pieniędzy ludzie będą w stanie płacić za to, co patrzą, a jeszcze za cenę tego lewackiego bełkotu na lewo i prawo. No, ceny same w tych kanałach, w telewizji, to też są dosyć dziwne, dlatego, że płaci 30-40 milionów tym sportowcom, to jak to długo się utrzyma? Dzisiaj piwo na stadionie, no to kosztuje 16 dolarów, także można powiedzieć, że za każdy łyk, no to płaci się dolara czy 2 dolary. Wybory będą po prostu tych wszystkich klientów i użytkowników uciekają. Może Disney coś zrobi z tym kablówką i przerzuci to na jakieś aplikacje telefoniczne, no ale wtedy taki ten ESPN by musiał kosztować powiedzmy 40-50 dolarów na miesiąc, żeby dostali tyle pieniędzy, co jest. Na dzień dzisiejszy akcje Disneya, no to są takie, jak były w 2014 roku, także konsumenci, klienci nie są frajerami i widzą, co się dzieje, no i głosują. Głosują ze swoją książeczką czekową, głosują ze swoją kartą kredytową, głosują w zasadzie finansowo i odchodzą. To jest właśnie cena za to, że biznes amerykański prowadzony przez amerykańskich lewaków, prowadzony przez amerykańskich komunistów, którzy chcą zmienić amerykańskie społeczeństwo, niszczą amerykański biznes. No, Amerykanie są mądrzy, mądrzejsi niż cała ta banda akademickich lewaków. No i jakoś to wyjdzie. No, teraz trzeba doczekać tylko do wyborów 2024. Następne oskarżenie komunistów Donalda Trumpa, no to przypieczętowywuje już wybór drugi raz prezydenta, no bo wszyscy widzą, Ameryka się zaczyna zamieniać po prostu w cyrk od strony biznesowej, no i w bananową republikę od strony politycznej. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz?
też szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaż dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na nieskorumpowanych, głosujcie za Bogiem, za rodziną i za tradycją. To na pewno pomaga, ludzie się otrząsają, Ameryka przechodzi teraz dziwaczne czasy. Czasy za Baracka Obamy były dziwne, teraz za Baracka Obamy 2, czyli Joe Bidena, skorumpowanego prezydenta, ale wszyscy widzą, te oszukaństwa tych różnych CNN-ów, TVN-ów i tak dalej, nie oszukają wszystkich. Komuniści mogą oszukać czasami wielu, bardzo często paru, ale nigdy nie oszukają zawsze i wszędzie. Zdrowia dla normalnych.